Co tak się rozglądasz? Zimno się robi. No robi się zimno, robi się zimno. A gdzie jest Agnieszka? A Agnieszka jest tam. Ty, ona nas kameruje. Dołączysz do nas? Dzień dobry. Dołączysz ty? Dołączysz tutaj do nas? Nie zaraz, tylko już. Ja wiem, zaraz to taka bakteria. Tak, wielka. Coś takiego jak ja. Jestem taki wielki zaraz. Ale Odra się podniosła, nie? Zobaczymy. Tylko nie skacz tam, bo my cię ratować nie będziemy. Aczkolwiek ja pływać umiem. To jeszcze bym cię mogła uratować. Ale ziemia nie jest to zmarznięta. Nie, zmarznięta nie jest. Ale dzisiaj był mrozik. I będzie. Słoneczko nam towarzyszyło cały dzień. Teraz pięknie księżyc, który się schował za chmury. I tam po drugiej stronie ktoś jakiś zobaczy. Znaki dymne daje. Ty, tam samochód jest. To nie samochód. No jak nie? To samochód jest. Samochód i tam Niemcy są. No ja wiem, że to już Niemcy. Latarkami chyba świecą. Coś robią, ale to nie jest samochód, bo niby nie dojechali. No jak nie jest samochód? No mówię ci, że to jest samochód. No co ty? Nie wiem. Ale ja ci powiem śmieszniejsze, że jak tutaj żeśmy pierwsze stanęli, to ja myślałam, że tam jest krowa. I o tak tej porze? Tak. Nad samą Odrą krowa? No tam są, przecież tam ma rolnik niemiecki bydło. I tak w pierwszej chwili myślałam, ale później mówię, nie, przecież tutaj te jego krowy nie są. Nie, ale niebo jest piękne. Szkoda, że tak się pochmurzyło, bo może byłby piękny zachód słońca. Mhm. Ale za to mamy, no mieliśmy piękny księżyc, który się schował. Jak zobaczył nas. Właśnie, księżyc już nawet się przed nami schował, jak ręce. Oni tam ognisko palą. Ja wiem dlaczego, bo księżyc nie chce z tobą rywalizować z tą łysiną. Ja nie wiem, czy mam się śmiać z tego powodu. Tak, ty masz się śmiać. Masz się śmiać, no przecież nie będziesz płakał. Chodź tu, gwiazdo. Chodź tu, gwiazd. Co? Co? Coś jedzie. Coś jedzie. Coś jedzie. Coś jedzie. Co ty tutaj wyprawiasz? Ktoś powie, że no my to my, nie? Ale tam leciały 3 kaczki. Krzysiu mówi, że to 4. To były krzyżówki. Krzysiu już cyfr nie rozróżnia. To ja mówiłem, że są 3. To wy żeście powiedziały, że skąd 4. Ja powiedziałam, że jest 4. Tak, bo ja widziałam 4. Nie, no jest dobrze, słuchajcie. Jest pięknie. No. Szkoda, że, nie, że ten wiatr taki... Ale wiesz, generalnie... my się przygotowałyśmy odpowiednio, ale ty... Ja wiem. Ta moja czapka. Jak Filip z konopi wyskoczyłeś. Jak Krzysztof ze wschodu. I później on się dziwi, że on ma wiecznie katar. No właśnie. Ale ja mam alergię. Na co? Chyba na nas. No, nie wiem na co. Ja myślę, że chyba bardziej na mnie, wiesz? Już teraz. Nie wiem, na kogo on będzie miał bardziej alergię. Przypisuj sobie cech, których nie znasz. Tak. Uczcimy to minutą ciszy. Tak. To nasze spotkanie? Nasze spotkanie czy jego wypowiedź? Jego wypowiedź. Ale wiecie co? A ja mam pomysła, takiego szalonego pomysła. Wracamy do domu, no. Ja odkładam kluczyki od samochodu. Tak. Stawiamy 3 lampki na ławie i... Tak. Ale jakie lampki? Znicze? Nie, lampki na wino. Aha. Aha, i? Ja już tabletek nie biorę dzisiaj. Aha. O, ty tabletek nie bierzesz. Ej, gdzie ale wiesz co, i po lampce byśmy wypili. Ale nie, gąsiorek Edzio? Edzio przecież wczoraj jakąś butelkę przyniósł. No, coś tam miał. No to próbujemy. Tak, no to będziemy jedziemy na wino? Zapraszam. Naprawdę? Zapraszam. Oczywiście. Stawiasz? Po lampce wypijemy. Tak. Na to nasze spotkanie. Idziemy tak. Na winko. Gąsiorka. Z okazji tego naszego spotkania. Tak. No tak, chodź. Chciałam powiedzieć, że tutaj jest nasz Krzyś. Chciałbym wam powiedzieć, że bardzo was lubię. Tak, a dziękujemy i wzajemnie. Tak, i zapraszam wszystkich. No, zadałabym ci buzi, tak wiesz, ale ludzie patrzą. Zapraszam wszystkich tak wirtualnie na tą lampkę wina, także możecie tylko nam pozazdrościć. Ja nie wiem, co to się będzie działo, czy ja trafię do pokoju. Agnieszka. O, nie wiem.
Agnieszka, już się poświęcę i cię zaprowadzę. Tak jak ty prowadziłaś te muchy, to wezmę latarkę, łączę. I będę cię prowadził. Podążaj za światłem. Pójdź za mną, niewiasto. Nie, napiszę, follow me. Ojejku. No to idziemy. Wyjdziemy się rozgrzać. Tak. A z wami się żegnamy. Także dziękujemy, pozdrawiamy. Do następnego.